Naszym celem w tym filmie jest obliczenie takiej sumy od k równego 1 do 550, 2k plus 50. No i może zacznijmy od tego, żeby wypisać sobie, jak ta suma wygląda, też żeby się trochę oswoić z tą notacją i przypomnieć sobie tą notację z użyciem symbolu sigma. Czyli co, tutaj mamy wartości, podstawiamy wartości dla kolejnych k i wszystko do siebie dodajemy. Czyli tak, najpierw dla k równego 1 to jest 2 razy 1 plus 50. Potem dodajemy dla k równego 2, czyli 2 razy 2 plus 50. Potem dla k równego 3 to jest 2 razy 3 plus 50. No i tak dalej, aż do k równego 550, więc może napiszę jeszcze ostatni wyraz, 2 razy 550, tak, plus 50. No i taką sumę chcemy policzyć, może jeszcze dodajmy tutaj te wyrazy w tych nawiasach, czyli to jest tak, 52 plus 54, potem jest plus 56, plus 3 kropeczki, plus 1150. O, i naszym celem jest obliczenie takiej sumy. No i tutaj możemy zauważyć, że, prawda, że tutaj mamy do czynienia ze skończonym szeregiem arytmetycznym, czyli z sumą iluś wyrazów ciągu arytmetycznego, skończonego. I co? Dlatego, że każdy następny wyraz, prawda, powstaje z poprzedniego przez dodanie tej samej liczby, no w tym przypadku to jest 2. Czyli tu jest, to jest skończony szereg arytmetyczny. No i może przypomnijmy sobie taki wzór wtedy. Jest taki wzór na sumę n wyrazów ciągu arytmetycznego, czy też sumę takiego skończonego szeregu arytmetycznego, a mianowicie to jest średnia arytmetyczna pierwszego wyrazu i ostatniego, czyli a1 plus an przez 2. I to wszystko jest pomnożone przez liczbę wyrazów w tym szeregu. No dobrze, to teraz zastosujmy ten wzór w naszym przypadku, czyli mamy tak s, no w naszym przypadku mamy tych wyrazów 550, prawda, dla k równego 1, 2, 3, aż do 550, czyli S 550, no to będzie tak, pierwszy wyraz, no pierwszy wyraz to jest 52, prawda, tu jest pierwszy wyraz, ostatni wyraz jest 1150, podzielić przez 2, no i wyrazów wszystkich jest 550. Dobrze. No ile to jest? To jest 1000, prawda, jak to do siebie dodamy, to jest 1202 i jak podzielimy przez 2, to będzie 601 razy 550. No dobrze, może tutaj policzmy, ile jest 601 razy 550, czyli 5 to jest 5, 0, 30, no i jeszcze raz 3, 0, 0, 5 i wobec tego to jest 5, 5, 0, 3, 3 i jeszcze jedno 0, czyli to jest 330 550. Zatem suma tych wszystkich liczb od 52 aż do 1150, suma tych 550 wyrazów tego ciągu arytmetycznego wynosi 330 550. I teraz może warto jeszcze przypomnieć, prawda, skąd się ten wzór bierze. Nie będziemy może tak ogólnie dowodzić, tylko zobaczymy, jak można by tę sumę trochę inaczej obliczyć. I właśnie ten sposób na liczenie tej sumy to jest w gruncie rzeczy, jeżeli napiszemy podobnym sposobem sumę ciągu arytmetycznego, to dostaniemy dokładnie właśnie ten wzór. Czyli może jeszcze raz, S 550, tak, to napiszmy tę sumę, no to jest tak, 52 plus 54 plus 56 plus, no, 3 kropeczki, aż do 1150.
A teraz napiszmy tę sumę, tę samą sumę w odwrotnej kolejności, czyli S. To będzie oczywiście to samo, czyli mamy tak 1150. Poprzedni wyraz, no to jest o 2 mniej, czyli to jest 1148, potem jest 1144 plus aż do ostatni wyraz, to jest 52. 52. Popatrzmy. I teraz zobaczmy, co się stanie, jeżeli dodamy, prawda? Musimy dodać te rzeczy, ale teraz popatrzmy, co się będzie działo, jeżeli będziemy dodawać te liczby tutaj tak parami, prawda? Czyli tak, tu jest 1150 plus 52. No właśnie, to jest 1150 plus 52. To jest pierwsza rzecz. Plus następny wyraz to mamy 54 plus 1148. Tak, potem mamy kolejny wyraz. Kolejny, sumę trzech następnych, czyli znaczy trzecich wyrazów, czyli to jest 56 plus 1144. No, plus i wreszcie ostatni, to jest 1150 plus 52. No właśnie, teraz zobaczmy, no to jest suma pierwszego i ostatniego, to jest właśnie 1202. Może kolor jednak powinien być żółty, czyli tutaj będzie 1202 plus, no ile jest tutaj? No i widzimy, że tu też jest 1202. No dlaczego? Dlatego, że ten wyraz jest o 2 większy, a ten jest o 2 mniejszy, czyli suma jest znowuż 1202. No i potem jest kolejna suma, znowuż jest 1202. A przepraszam, tu powinno być 1146, prawda? Bo tu jest o 2 mniej. No właśnie, to by się nie zgadzało. 1146 i tu nie jest 1144, tylko 1146. O, i teraz jest 1202. Kropeczki. No i ostatni wyraz, znowuż suma jest 1202. No i co? I to jest dwa razy ta suma, prawda? Czyli to jest 2 razy S550 równa się. No to co? Wobec tego S550 równa się. No właśnie, ile tu jest tych wyrazów? No 550, czyli to jest tak. 550 razy 1202 i to musimy podzielić przez 2. No ale właśnie to 1202 to było dokładnie pierwszy plus ostatni. Razy 52 plus 1150 podzielone przez 2. Czyli dokładnie to samo, co dostaliśmy tutaj. No i teraz, jeżeli teraz zamienimy ten konkretny ciąg arytmetyczny na dowolny ciąg arytmetyczny i przeprowadzimy dokładnie tę samą operację, wypisując tę sumę w jednej kolejności i w drugiej kolejności i dodamy do siebie stronami te dwie równości, dostaniemy dokładnie, no właśnie, ten wzór na sumę skończonego szeregu, sumę skończonego ciągu arytmetycznego, czy też sumę skończonego szeregu arytmetycznego.